kontynuujemy naszą już jesienną wyprawę po przełomie rzeki Warty w Częstochowie. Jeszcze w Częstochowie, a tuż przed granicą z Mstowem. 2 kilometry za opisaną wcześniej bramą Mirowa mieszczą się dwie góry. Po północnej stronie rzeki Warty jest to góra Babiak, natomiast po południowej Przeprośna Góra. I to na niej zlokalizowany jest obiekt, który odwiedzimy w tym odcinku. To jest Grodzisko. Niecałe 100-200 metrów na północ od Szlaku Pielgrzymów, hen w lesie daleko, zlokalizowana jest taka niepozorna polana. Jednak gdyby jej się przyjrzeć, to okazuje się, że została ona stworzona ludzką, a nie natury ręką. Owa polana zlokalizowana po północnej stronie Góry Przeprośnej, tuż nad jej zboczem, to jest ważne, to Grodzisko Gąszczyk. Ma postać pięciokątnej polany, mniej więcej o wymiarach 100 na 100 metrów, w rolniczej nomenklaturze to jest chyba 1 hektar. Pierwsze znaleziska, takie najstarsze znaleziska, datowane są tutaj na 800 rok przed naszą erą, czyli to jest kultura łużycka. Później miejsce zostało porzucone, kiedy kultura łużycka zniknęła i zostało ponownie zasiedlone i zaadaptowane w wieku IX. To wtedy zakłada się, że mniej więcej wtedy tutaj mógł się osadzić niejaki Częstoch. Taki pustelnik, który założył od taką niewielką kolonię, no która dzisiaj się przerodziła w wielkie, znane wszystkim miasto Częstochowe. Po północnej stronie polany jest urwisko, tak samo jak i po stronie zachodniej. W północno-zachodnim narożniku mieści się cypel. Ja go nazywam balkonem Częstocha i to z niego przeprowadzę dalszą relację. Dodam jedynie, że wcześniej, aby na nie wejść od szlaku pielgrzymkowego, turysta przetnie podwójny wał. Usypany oczywiście ludzką ręką, to są zdegradowane przez warunki atmosferyczne na przestrzeni 1000 lat umocnienia. To były takie jakby mury, podwójny wał ziemny, strzegący tego miejsca od strony wschodniej i południowej, gdzie, no powiedzmy, dojść można swobodnie, bo to jest nadal szczyt góry. Od strony północnej i zachodniej dostępu do grodziska strzegło oczywiście urwisko. Oznacza to, że gród był dobrze umocniony. Jak widzicie, jesteśmy nadal na Jurze. Świadczą o tym liczne wapienne ostańce. Tutaj też siedzę na takim ostańcu, który, prawdę powiedziawszy, jest takim kamieniem nad urwiskiem. Prywatnie nazywam go balkonem Częstocha. I zakłada się, że to tutaj powstało pierwsze siedlisko. Częstochowa wzięła swoją nazwę od wędrowca, od pustelnika Częstocha. Ja go właśnie widzę jako takiego majestatycznego człowieka, wodza tej osady, który sobie stawał albo siadał na tym balkonie i patrzył przed siebie na przełom Warty. W tej chwili za mną jest kurtyna drzew, ale jesienią, zimą i wczesną wiosną pięknie widać Wartę, która zakręcając gdzieś tam, skądś tam, płynie prosto na nas i odchodzi. Omijana. Oczywiście kiedyś Starorzecze pięknie otaczało tą górę, dlatego warownia. To siedlisko, to grodzisko, ten gród był trudny do zdobycia. No, osadnicy się wynieśli, pozostało to grodzisko i przyszło chamstwo. Miejsce jest dzisiaj niezagospodarowane i oddane naturze. Rzadko kiedy ktoś tutaj się zapuszcza, niemniej jednak widoczne są ślady bytności elementu aspołecznego w postaci palonych ognisk czy powyrzucanych śmieci, ewentualnie ponacinanych drzew. Jedni wolą, żeby tego miejsca nie ujawniać nigdzie, aby zachować jego nietknięty przez tysiąclecie charakter. Inni zaś wolą, żeby to miejsce było znane wszystkim, aby wszelka ingerencja nieuczciwych ludzi była szybko ujawniana i karana. Myślę jednak, że jeżeli miejsce to przetrwało przez 1000 lat, to już nic innego go nie ruszy, a zagrozić może mu jedynie ewentualnie pobliski przybytek.